Witajcie w 8. odcinku z Cities: Skylines i dzisiaj zajmiemy się budowaniem biur. Przy okazji zapraszam na twitch.tv/blunixx przez 2x, można tam zostawić followa. I na pewno jakieś live'y z Cities: Skylines też się pojawią. Także strefę biurową myślę, że można by zrobić gdzieś w tych okolicach. Tu jest taka dosyć pusta przestrzeń na razie, także weźmy ją jakoś, wykorzystajmy. Przedłużmy może sobie tą drogę jakoś, nie wiem, tak prosto? Chyba prosto, dobra. Niech ona tak prosto idzie i tutaj mamy mnóstwo miejsca na jakąś strefę biurową, co ja mówię. Ale raczej takiej dużej na razie nie zrobimy, to w ogóle możemy podłączyć tu do końca. Okej. I teraz pytanie, czy robimy tą strefę biurową bardziej blisko tu tego, czy raczej dalej? Myślę, że tutaj blisko. Zrobimy blisko, żeby mieli blisko i żeby się korki jakieś nie robiły. Powiedzmy, że na razie ją zrobimy tej wielkości. I tutaj jakoś to... Dobra, tu. No trochę to krzywo chyba będzie. Nie, to tak nie może być. Zróbmy to od tej strony po prostu. Tak. Tak, to tą drogę wybuszmy, zrobimy ją jeszcze raz. Dobra. Tu coś się popsuło. Tu się te krateczki nie zrobiły, także... Może troszkę dalej. Okej, tu nie musi być aż tak, a tu będzie jedna kratka przerwy, więc to nie będzie może jakoś strasznie przeszkadzać. Te mieszkania i sklepy mogę stąd wyburzyć, to jakoś inaczej sobie tutaj rozplanujemy. A to na pewno całe tu będzie w biurach. Woda jest, można jeszcze tu kawałek dalej ją dać. W sumie tutaj też niech już będzie na całe to. I tu, dobra, więc tutaj mamy już wodę, tak na przyszłość. I dajmy się teraz tutaj tym biurom rozbudowywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu gdzieś przed wjazdem, tu może być taka duża strefa handlowa przed wjazdem na te biura. A tu myślę, że też całe to wypełnimy biurami. Okej. Także dosyć duża strefa biurowa, jakiś park jeden można im tu postawić. Taki może bardziej betonowy. Powiedzmy, że tutaj. I powinno spaść zapotrzebowanie na przemysłowe lub biurowe. Dokładnie, spadło i od razu wzrasta na mieszkania. Więc przedłużmy sobie tą drogę po prostu tutaj dalej. I tu możemy zbudować... kolejne nasze wieżowce mieszkalne. To tu jakoś obok tego cmentarza może. Niech on już tu sobie zostanie. Okej, coś w ten sposób. Może tu troszkę za daleko w tym wszedłem. Tak? Dobra, niech tak zostanie. Okej. Więc to całe będzie naszą tutaj nową strefą mieszkalną. Całe. Dobra. Prąd jest, woda, okej. Także tutaj na razie się tym nie będziemy martwić. Szybko się tu pewnie zaczną budować. W ogóle jak nam na przykład podstawówka dostępność szkół podstawowych słabiutko jest. Więc tu myślę, że w tej nowej dzielnicy się przyda podstawówka. I może jeszcze jedna gdzieś. Może tutaj na przykład. Dobra, powiedzmy, że... Zaraz to się poprawi. Szkoły średnie. Szkołę średnią byście też chcieli? No dobra, może być szkoła średnia gdzieś w tych okolicach. Będą mieli i ci blisko, i tu jak kiedyś jakieś dodatkowe mieszkania powstaną. Więc tu naprzeciwko podstawówki damy sobie szkołę średnią. Okej, już jest lepiej. Uniwersytet na razie wystarcza, biblioteka. 18 użytkowników, 17, 15. No nie wiem, czy to przez to tak naprawdę, że ta biblioteka jest daleko. Możemy tutaj w okolicach uniwersytetu gdzieś. Nie wiem, powiedzmy, że tutaj nie jest tak daleko, a będą tu mogli też korzystać ci uczniowie ze szkół, z uniwersytetu i wszyscy inni tutaj chętni. Okej, więc ta strefa biurowa już jak widzę powstała. Przydałyby się jeszcze jakieś sklepy, więc tutaj ta taka alejka przed biurami może być jak najbardziej handlowa. Tutaj przy tych domach też. I jeszcze możemy przy okazji pozamieniać te jakieś strefy handlowe. Tego niskiego zagęszczenia takim o wyższym, żeby tutaj już wszędzie były te wieżowce, jeśli chodzi o sklepy. Ok, jeszcze tutaj. Ok. No, więc ze sklepów troszkę mamy i widzę, że dalej są im biura potrzebne albo przemysł. Więc możemy jeszcze kawałek tutaj pociągnąć tą strefę z biurami, powiedzmy, że tutaj. W ten sposób. Ok. I tutaj dołożymy biur. Więc nasze miasto tu się rozwija bardzo szybko. Strasznie dużo rzeczy chcą. No ale muszą gdzie pracować. Jest tylu mieszkańców. No, 15 tysięcy około. No, że muszą mieć gdzie pracować. Tu też się jakaś linia autobusowa może niedługo przyda, albo coś tam jeszcze. To zastanowimy się może jeszcze potem nad tym. I jeszcze bym te ostatnie tutaj... Tu są jakieś domki. Te domki w ogóle bym na sklepy zamienił, bo one są tak blisko drogi. Ok, tu mogą być sklepy. Te bym wyburzył, bo to jest taka główna droga może. Te mogą zostać. Niech tak już zostanie. Tutaj zrobimy też sobie wieżowce. Niech wykorzystują ten teren. Niech go wykorzystają tutaj najbardziej jak się da. Gdzie jeszcze małe domki są? Tu są jeszcze małe domki. Więc to całe do wymazania. No niestety, troszkę się tu powyprowadzają nam, ale zaraz będzie się mogło dzięki temu jeszcze więcej osób wprowadzić. Tutaj. I to. I powiedzmy, że na razie chyba tyle wystarczy tego zamieniania. Tak, no na razie tutaj ogólnie ta dzielnica jest taka najbardziej z tymi wieżowcami. Zobaczmy, jaki tu jest problem ze śmieciami. Stan przetwarzania. No mamy troszkę tych spalarni, ale widzę, że jeszcze byście chcieli. Tak, załóżmy jeszcze jedną. Czy to wysypisko dalej jest opróżniane? Co tak długo? Nie mogę serio tego zburzyć. No chciałbym je już zburzyć, żeby tą drogę móc postawić. No ale jak widać, ten stan przetwarzania śmieci jest tak niski, że po prostu tych spalarni chyba więcej potrzeba. W ogóle te spalarnie produkują prąd, więc to też się przyda zamiast elektrowni. Dobra, trochę tych spalarni może za dużo, ale będzie na przyszłość. Szybciej może wezmą te śmieci z tego wysypiska. Tu widzę jakiś zburzony domek. Tu raczej mają problemy ze śmieciami. Można by zrobić tu gdzieś jeszcze jakąś taką małą strefę przemysłową, żeby z tego miejsca też mogli jakoś na przykład no, te śmieci wywozić i tak dalej. Więc spróbujmy, nie wiem, może tą drogę tutaj przeciągnąć i od niej jakoś tak i zróbmy sobie tu jakąś spalarnię. Może, nie wiem, przenieśmy spalarnię. Dobra, jedną może postawimy nową. O, duże miasto, fajnie. Jedną spalarnię sobie postawimy jeszcze dodatkową, a jedną myślę, że możemy stąd przenieść w to miejsce. Tu będzie wtedy więcej śmieciarek. I te śmieciarki będą mogły obsługiwać tutaj tych mieszkańców bez stania w korku przez całe miasto. Ale ładne to miasto jest, już się rozwija, już jesteśmy tutaj blisko tej granicy. No ładne, ładne, dobra. Cały czas zapotrzebowanie, tylko właśnie, czy oni potrzebują przemysłu czy biur tak naprawdę? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, co ja im wybuduję. Ale możemy, o, dobra, jeszcze tutaj, skoro tak bardzo chcecie, to tu będzie taka wielka dzielnica biurowa. Ale jest uniwersytet, są szkoły, więc tutaj wykształceni jak najbardziej będą mogli tu pracować. Jakiś może tutaj jeszcze park w takim stylu. Powiedzmy, że tu. Coś jeszcze? Tutaj troszkę tacy smutni. Okej, dobra. Już będą szczęśliwi na pewno. Ze śmieciami zaraz powinno się naprawić, tylko jeszcze tutaj wodę trzeba pociągnąć do końca. Okej. No i skoro tak bardzo chcecie tego przemysłu, to mogę wam jeszcze tutaj prawdziwych fabryk postawić, a nie tylko biur. Bo wiadomo, że to jednak produkować coś gdzieś trzeba, a w biurach to raczej ciężko z takimi rzeczami, które tu produkują. Dobra, więc tutaj macie jeszcze tych stref fabrycznych trochę. Woda tu jest? No, powiedzmy. To można od razu przedłużyć, żeby tutaj już całe to było w wodzie. Okej, także tutaj mamy całą mapę nawodnioną po tej stronie. Możemy to zrobić od razu tak. Tu w przyszłości też będzie coś stało, więc niech te rury tutaj już będą. Dobra. Więc już w tym mieście nie będziemy musieli myśleć o wodzie chyba. Tak, wszędzie tu jeszcze jakaś taka mała dziurka jest. Okej, więc ewentualnie jak jeszcze coś na wyspie będziemy budować, ale cała ta część jest już nawodniona. Także fajnie. Tutaj widzę, że korek chyba coraz gorszy. No. O, budynek został opróżniony. Fajnie. Więc może nie będę przenosić, po prostu go wyburzę. I tu zrobimy sobie taką lekką zmianę. Chwila, czy tutaj będzie się dało tą dwupasmówkę wcisnąć w tym miejscu? Tak, tu się da. Tu coś jest, tak? Elektrownia. Dobra, tutaj chyba będziemy musieli wyburzyć i tutaj jakoś to inaczej zorganizować. Weźmy sobie to jeszcze, przesuńmy, bo to mi tu teraz będzie przeszkadzać. Tu będzie trzeba jakiś lekki zakręt zrobić. A tak. Czyli nie wiem, coś w tym stylu i w tym. Okej, tak, taki lekki zakręt. I może teraz chętniej będą chcieli wjeżdżać też od tego wjazdu. Jak tutaj będzie szersza droga. Tu widzę, że wyburzyłem coś, jakąś drogę, tak? Okej, czy to się podłączyło? Podłączyło, okej. Więc zaraz tutaj powinni się wybudować ci, którzy chcieli. To troszkę korkuje. Tu w ogóle pełno tych śmieciarek jest. Dobra, więc myślę, że przyszedł chyba już ten czas, żeby tu zrobić jakieś rondo. Więc na szybko. Na szybko sobie tu zrobimy jakieś rondo. Nie wiem. Jak dużo, zaraz sobie to tutaj wymierzymy. Ta droga to tylko tak w celach właśnie, żeby wymierzyć. 140 może? 140. W tą stronę 140. I w tą stronę 140. Ok. Teraz weźmy sobie taką szeroką drogę. I robimy to. Okej, także rondo powstało. Jeszcze musimy pamiętać, że tu jakieś tramwaje są, więc tramwaje będzie trzeba jakoś bokiem puścić. Już to tutaj naprawiam. Okej, to tak. To tak. Tu zwykła droga. Za blisko musimy wyburzyć kawałek. Okej. I to... Co jest? Jak za mała odległość. O co chodzi? Już tu robimy większą odległość. Proszę się połączyć. Chwila, co jest? Tylko właśnie, czy ja chcę tą drogę mieć tu podłączoną? Chyba nie, bo tu się tylko korki niepotrzebnie będą robiły. Więc naprawmy jeszcze te tramwaje. Zróbmy może... No tu po prostu niech wjeżdżają jakoś. Mogą na to skrzyżowanie. Powiedzmy, że tak. Tutaj możemy w takim razie normalną drogę zrobić bez tych tramwajów pod koniec. Nie jest to potrzebne. Bo tu był przystanek. No trudno, to przystanek się gdzieś przeniesie. Włączmy czas i to wszystko zaraz się powinno tutaj naprawić z tymi tramwajami. Mam taką nadzieję. No tak, naprawiło się. Więc tu tylko dodajmy jeszcze przystanek po drugiej stronie. Ile? Czy tu dwóch nie było? Nie wiem, dobrze. Naprawiło się. Także nie ma problemu. Wszystko jest dobrze i zobaczymy, czy teraz przez to rondo ten ruch jakoś się tutaj usprawni, bo jak nie, to coś jeszcze tu będzie trzeba pewnie wykombinować. Ale miejmy nadzieję, że to jakoś tutaj teraz lepiej będzie działać. Jakichś sklepów im potrzeba. Więc zróbmy je tutaj na przykład. A, dobra. Niech będą. Tutaj może jakąś strefę mieszkalną się zrobi. Ale to już raczej nie teraz. Weźmy, może jeszcze dosadźmy na koniec jakichś pojedynczych drzew. Na przykład, no nie wiem, tutaj troszkę tak jeszcze by się ich przydało. Może takich małych. Zawsze to trochę drzew, to przyjemniej to będzie wyglądać. Ok. Zobaczmy. Tu widzę, że jeszcze tak pusto jest, więc tutaj drzewa mogą być. Na przykład takie. Ok, taka będzie droga trochę przy lesie, nie wiem, może przy drzewach. Zawsze to osłoni trochę te mieszkania od tego. Tu przy rondzie też można ten tramwaj jakoś tak oddzielić. No i tu można by jeszcze mnóstwo drzew nasadzić. W sumie tutaj kwiatki kiedyś sadziłem, ale jakieś dwa drzewka mogą być. Tu widzę przy cmentarzu też taka pustka. Ok, tu też między blokami. Takie szczegóły, a potem dzięki temu miasto dużo ładniej wygląda. Więc warto czasem po prostu już nie budować kolejnych tych budynków, tylko zająć się takim wstawianiem jakichś drzewek między bloki. Ładniej to będzie wyglądać wtedy. No dobra, myślę, że na razie tych drzew tutaj wystarczy, może jeszcze tutaj troszkę. No i myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się już tutaj zbudowaniem jakiejś kolejnej strefy mieszkalnej, także dzięki Wam za oglądanie, możecie zostawić jakąś łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!